Dobry wieczór Państwu. Mam przyjemność Państwa przywitać, przywitać wszystkich zaproszonych gości, przywitać Pana Prezydenta, który jest patronem naszego plebiscytu już od wielu, wielu lat. Bardzo dziękujemy, że Pan Prezydent zaszczycił swoją obecnością naszą dzisiejszą galę. Bardzo serdecznie witam wszystkich przedstawicieli sponsorów, którzy przybyli również na dzisiejszą imprezę, przedstawicieli patronów i wszystkich znakomitych gości, którzy dzisiaj się tutaj zjawili, po to, żebyśmy wszyscy przeżyli chwilę emocji i po to, żebyśmy za chwilę wiedzieli, kto zdobędzie w czterech kategoriach w tym roku statuetki prawdziwego Oscara i tytuły laureata Legnickich Oscarów 2012. Słodkich słów niech nie zwiedzie cię brzeg, będzie kłamał, że uśmiech. Legniczanka roku, pierwsza nominowana, Agnieszka Sokołowska. Adriana Ferfecka. Trzecia nominowana, Aurelia Czerny. Drodzy Państwo, w kategorii Legniczanka Roku tytuł i Złotego Oscara otrzymuje Pani Agnieszka Sokołowska. Na wstępie chciałabym podziękować wszystkim Państwu za głosy mojemu mężowi, bo na pewno bym nie doszła do tego, co osiągnęłam, gdyby nie jego ogromne wsparcie. Moim przyjaciołom ze Stowarzyszenia Otwórz Serce Anię, obydwie bardzo Wam dziękuję. Gdyby nie Wy, też by mnie tu nie było. No i nie wiem, no wszystkim przyjaciołom, którzy są ze mną, wszystkim rodzicom, no i dzieciom, bo tak naprawdę motorem do naszego działania są dzieci. Gdyby nie te dzieci, to podejrzewam, że nie byłoby sensu tego robienia. Na początku jest stres, zagubienie, a teraz to jest cel naszego życia. Pierwszy nominowany, Paweł Komza. Kamza, przepraszam bardzo. Tak, oczywiście Paweł Kamza. Drugi nominowany to Józef Baściuk. Marek Mędyk. Mnie nie wypadało instruować Pana Prezydenta, bo Pan Prezydent Oscary wręczał już u nas wielokrotnie, ale Pani Bogusi powiem, kopertę trzeba rozerwać, z niej wydostać dyplom i tam będzie ukryta ta osoba, która zdobyła Legnickiego Oscara. Bardzo mi miło. Trener, prezes, prezydent, słyszymy tyle tych tytułów. No Józef Baściuk. Wielu wspaniałych sportowców, mamy tutaj dwukrotnego olimpijczyka Jacka Brocia i wielu, wielu wspaniałych młodych ludzi, którzy rozsławiają Legnicę w Polsce i za granicą. Mam nadzieję, a mam jeszcze pół roku do olimpiady, że polska reprezentacja, a między innymi Jacek Broć, który jest Legniczaninem, walczymy kwalifikacje do Londynu i tam zaprezentujemy się bardzo dobrze. Ale żeby to wszystko można było zrobić, to ja muszę mieć też również poparcie wśród swojej rodziny, wśród najbliższych przyjaciół, a największym przyjacielem jest moja żona, która znosi wszystkie przez 30 parę lat, które pracuje w ucznictwie, znosi moje nieobecności w domu i wszystkie stresy i napięcia po każdej imprezie. A również Państwu gratuluję tak wspaniałej imprezy, jest dla mnie bardzo miłe. I przyjąłem to jako dla całej dyscypliny wyróżnienie, ten Oscar. Niech on będzie tym zaczątkiem medalu z Londynu. Dziękuję bardzo.